No, niedziela, gdzieś około godziny 14-15, kurde, listopada, zaczynamy pełną parą promocję albumu Resu Expose. To jest w sumie siódma płyta z podloga RSK Record. Nie zapomniałem. Właśnie w grudniu mija 10 lat, kiedy wbiłem pierwszy utwór w RSK, to jeszcze było u Michała na piętrze. Nie zapomniałem. Do dzisiaj to... Jaki to był grzech, że w SOS nas było trzech. Pierwsze kroki w tej muzyce stawiałem, pierwsze teksty nagrywane krok po kroku u mnie w bloku. Nie mieliśmy żadnej próby, początki były trudne, tematy paskudne. Jak się zaczynało, tego faktu nikt nie zmienia. Miałem zero doświadczenia, zdania rymowane, bity komponowane, te domowe studio, zrobione demówka, nagrana i teraz się dowiecie. Pierwsze demo nagrałem na kasecie, ile w sobie miałem dopingu w hip-hopowym ringu. Nagrane między innymi takie utwory: Wilki ulicy, Zabawa na tym bicie mnie jako element SOS. Słyszycie niż Riva? SOS to już legendarny skład. Na tym bicie mnie jako element SOS. Słyszycie niż Riva? SOS to już legendarny skład. Ja i Przemo demo nagrali, nie znały nas tłumy. Na kasecie były mega szumy. Jak ja zaczynałem, byłem młody, Przemo czaił już bazę. Na demówce mieliśmy swą ekstazę, szach i mat. SOS to był nasz skład. Jakie są te początki rapowane wątki, co więcej do dodania, mieliśmy swoje starania i ta prawda, która miała być nagrana od dawna. SOS to moje korzenie, ja tego nie zmienię i nie zamienię. Z synem działałem, pierwszą solówkę też nagrałem, też wydałem. Na tym bicie mnie jako element SOS. Słyszycie niż Riva? SOS to już legendarny skład. Na tym bicie mnie jako element SOS. Słyszycie niż Riva? SOS to już legendarny skład.